Nie daje nam Hiszpania odpocząć. I mamy już kolejnych gości. Chyba tych, które uwielbiamy. By zapalić światło, trzeba wrzucić. Dlatego miasto obfituje w jego pomniki. No ja jestem pod wrażeniem. Hiszpania! Dojechaliśmy! Szybka aktualizacja pogodowa, mamy 24 stopnie i świeci słońce. No jakby mogło być inaczej w naszej kochanej Hiszpanii. No do Hiszpanii się tylko wjeżdża i od razu jest jakaś fiesta. Za to kocham ten kraj. Udało nam się w końcu zaparkować, nie wiem, jakaś tu impreza jest i bardzo mało miejsca jest. Przejechaliśmy dwa osiedla. Nie wiem do końca, czy mogę tu stać, bo nie jest to wyznaczone miejsce parkingowe, ale widzę, że tutaj pan chyba też nie miał gdzie zaparkować, więc on stoi. Wydaje mi się, że ja tu zostanę i pędzimy na imprezę, ale inaki będziemy mieli niespodziankę. Idziemy szukać działek, ponieważ impreza odbywa się na działkach, na ogródkach działkowych, podobnych takich, jakie są w Polsce. Jesteśmy na obrzeżu San Sebastian. No i trzymajcie kciuki. Ciężko było zaparkować, bo jest to oczywiście jakaś miejsca na mnóstwo samochodów, no. Ale gdzieś tam udało nam się wcisnąć, więc... Teraz tylko nam pozostało znaleźć miejscóweczkę, gdzie ta impreza ma miejsce. Poręki? Buenos dias! Amigo. Bueno, tiene mérito porque son 3.000 kilómetros. Los polacos. Hola. ¿Cómo estáis aquí? Surprise. Qué poca sorpresa, ¿no? Sí. Todos importantes, pero 3.000 kilómetros son muchos kilómetros. Todos importantes, ¿eh? Pero estos estarán de pasada. Bueno, trata de festejar, celebramos el bienestar. Tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra. Właśnie cała ekipa wysłała mnie po gitarę, także idę do vana przynieść gitarę. Wiele osób na targach pytało się, kiedy w końcu coś zagram do kamery, więc może to jest ten dzień. Nie wiem, jak to wypadnie, ponieważ jest tam Hiszpan, który gra na gitarze i ma tam swoją gitarę. Nie wiem, czy zdołam grać na tym samym poziomie, co on. Jak wiecie, Hiszpanie słyną z gry na gitarze. No nic, spróbuję, zobaczymy, jak wyjdzie. Rómpela, rómpela. Pero al final. Mañana, así como cambio yo, en esta tierra lejana, cambia todo, cambia. Wyjechaliśmy już z San Sebastian, super weekend, wyczerpujący chyba jeszcze bardziej niż targi w Poznaniu. No. Nie daje nam Hiszpania odpocząć. No nie, działo się bardzo dużo, bardzo miło będziemy wspominali te wszystkie dni, te wszystkie chwile spędzone z Olgą i z Iñakim, no ale czas ruszyć dalej w drogę.
ruszyliśmy, odjechaliśmy kawałek i mamy już kolejnych gości. Tak, słuchajcie, tutaj wiecie, w Hiszpanii tak się jakoś dziwnym trafem złożyło, że z południowych rubieży Polski przyjechała ekipa majowego wzgórza, majowe podróże. Dobry, ja już nie wiem, jak mam mówić teraz do was. Majowe podróże, bo tym razem podróżujemy. No, tym razem. Nie, no słuchajcie, no ja to się tak cieszę, no kurde, coś cudownego. No nie spodziewałem się, że będziecie jechali akurat przez San Sebastian, no bo wiecie, każdy w zimę jedzie do tej Hiszpanii, pędzi na południe, a tu nie. A to wybraliście północ. No, my na południu mieszkamy, więc wybraliśmy północ. Ale na południu, super. Na południu już byliśmy, nie? Południe zwiedzone, Hiszpanii, więc eksplorujemy teraz północ. A tak to jest, jak się chwali, że gdzie się jedzie, to się potem ma. No nie, no, my się bardzo cieszymy. Słuchajcie, zabieramy was za chwilę do jednego z pięknych miasteczek w północnej części Hiszpanii, niedaleko od San Sebastian, a zaraz zobaczycie, gdzie jedziemy. Zapraszamy! Solo un rayo del sol cambia el tiempo en el reloj. Hoy mis deudas reciben perdón. Przyjechaliśmy do miasteczka Getaria. Średniowieczne miasteczko, położone na zboczu wzgórza, otoczone murami. Kilkadziesiąt kilometrów od San Sebastian na południowy zachód, tak. Okej. Okay. Ja nie wiem, ja się nie orientuję w kierunkach. Na pierwszy rzut oka jest pięknie, także lecimy zwiedzać. Miasto naprawdę w średniowiecznym klimacie, tak jak Monika wspominała. Piękne budynki, cudowne wąskie uliczki, klimaty, które uwielbiamy. Jest i port, bo było to tradycyjne miasteczko rybackie. Przez setki lat rybacy zajmowali się tu połowem wielorybów. Stąd też pochodzi słynny żeglarz Juan Sebastian Elcano, który jako pierwszy człowiek opłynął dookoła świat. Brał udział w wyprawie Magellana. Po jego śmierci ją kontynuował i był jej dowódcą w pewnym momencie. Przypłynął tutaj jedynym statkiem ocalałym z tej wyprawy, statkiem Victoria. Dlatego miasto obfituje w jego pomniki. Chyba już widzieliśmy ze trzy. Tu jest właśnie jeden. Tam na samym wjeździe był też jeden i gdzieś jeszcze widzieliśmy po drodze. Jesteśmy w kościele San Salvador, bardzo słynnym w tym miasteczku, ale jest w nim ciemno. Żeby zapalić światło, trzeba wrzucić 1 euro gdzieś tutaj. Jest światło, zadziałało. Przy okazji wszyscy będą mogli zwiedzać ten kościółek, tak jak on wygląda, w świetle. Jako że całe miasto położone jest na wzgórzu, to również podłoga w kościele idzie delikatnie pod górkę. Pierwszy raz się spotykam z czymś takim. Jest to gotycki kościół z XV wieku i ma ogromne znaczenie historyczne. W 1397 roku odbyło się walne zgromadzenie, na którym ogłoszono Guipuzcoę jako prowincję. I stała się ciemność. Stała się ciemność. Idziemy. Co tutaj się dzieje w ogóle? Jakieś sesje? Sesja fotograficzna. A ja mogę być z kamerą? Dobrze, że mamy tych od prądu, bo inaczej to byśmy nawet nie wiedzieli, że tam można światło w kościele no, zapalić. No, wy już obcykani, pyk, prąd jest. To pewnie ten no. Tauron. Wy już wiecie, jak to się nie? robi. Już wiemy, jak to załatwić. Właśnie pewnie nie Tauron, dlatego tak szybko zaświeciło. A.
Miasto przepiękne, z bogatą historią. Urodził się tu również wybitny projektant mody Cristóbal Balenciaga. Postawili tu, otworzyli muzeum ku jego czci. Można je odwiedzić, ale niestety nie dzisiaj, bo w poniedziałek jest zamknięte. No i niestety nie odwiedziliśmy tego podobno bardzo wartego odwiedzenia miejsca, ale ja jeszcze tylko chciałem podsumować miasteczko. Słuchajcie, piękne kamienice, cudowne restauracje, uliczki i mało tego, miasto ma dwie plaże, także czegoś chcieć więcej. No, moim zdaniem, jadąc sobie w stronę Bilbao, warto tu zajechać. Witajcie w kolejnym dniu. Jesteśmy w porcie Elcano, w miasteczku Zumaya. Zabieramy Was w bardzo wyjątkowe miejsce. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobało. Wszyscy już są prawie gotowi. No, prawie. Do zobaczenia na szlaku. Zumaya leży jednocześnie na brzegu morza i zatoki, gdzie spotykają się rzeki Urola i Narrondo. Znajdują się tu dwie plaże, Itzurun i Santiago. To one właśnie sprawiły, że miasto stało się słynne na cały świat. Doszliśmy do celu naszej wędrówki. Znajdujemy się na wybrzeżu, na plaży miasta Zumaya. Jest to bardzo ważne miejsce pod względem geologicznym. Możemy tutaj obserwować skały sprzed 115 milionów lat. Nazywają się one Flysch. Wyglądają jak książki poukładane jedna koło drugiej, albo jak strony książek, bo są bardzo cieniutkie. Powstały one na skutek łączenia się lądów. Kiedyś była tu jedna bardzo wielka i szeroka rzeka. Ląd był rozdzielony, tworząc liczne wysepki na oceanie, ale pod wpływem ruchów tektonicznych wszystko zaczęło się do siebie zbliżać. Dzisiaj mamy jednolity ląd, a w tym miejscu do góry wypiętrzyły się te piękne wzgórza, tworząc to zjawisko geologiczne. No ja jestem pod wrażeniem po prostu. Wygląda to cudownie. Pod wrażeniem tych skał była również ekipa twórców Gry o Tron. To nie tylko spektakl geologiczny, ale także miejsce, w którym ożyła Smocza Skała, rodzinna siedziba Daenerys Targaryen. Nie jest to jedyne miejsce w Krainie Basków, gdzie kręcone były sceny serialu Gra o Tron. Powolutku opuszczamy to zjawiskowe miejsce. Jak tam ekipa? Wrażenia? Przepięknie. Wow! Naprawdę. Jedno wielkie wow. Miasto troszeczkę większe, bardziej nowoczesne, nie? Tak. Tam to miało swój klimat. Mało tak, starych takich historycznych, tak, dokładnie. Ale szlaki cudowne. No, szlaki cudowne. Właśnie tutaj tak patrzyliśmy na mapie, to jest 40-minutowy szlak wzdłuż tu klifu, tych pięknych formacji skalnych. Ale jedno razem stwierdziliśmy, co nas denerwuje w Hiszpanii, to stare kościoły otoczone nowymi budynkami. Nie wiem, kto planuje tą zabudowę, ale to mnie denerwuje, bo ten kościół jest piękny, ale on jest całkowicie zabudowany. Tak samo było tutaj, w tym mieście. No ale cóż, no. Nie będę rozkminiał tych tematów budowniczych i planowania przestrzennego. To nie idziemy na dół? A na dół, tak? A, to idziemy na dół. To ja przepraszam, widzimy się na dole. Myślałam, że wszystko, co piękne na tym szlaku, już jest za nami, ale to miejsce zaskakuje za każdym rogiem. No patrzcie na to, co tu się wyłania. Wow. Nie no, nie da się tego opisać słowami. No niestety pożegnaliśmy już się z majowe podróże z Marleną i z Arielem. Oni jadą trochę szybciej, my trochę wolniej.
No, północna Hiszpania po prostu póki tak. co nas zachwyca. Na razie ten region Baski jest po prostu zielony, bardzo dużo klifów, piękne plaże. Jak nam się spodoba Kantabria, Asturia, zobaczymy. Galicja, zobaczymy, a wy razem z nami. Teraz co? Będziemy też się przemieszczać, szukamy kolejnej jakiejś miejscówki. Tu w porcie było cicho i spokojnie, ale... Musimy zatankować wodę. Patrzyliśmy, że jest bardzo dużo miejsc, gdzie można zrobić serwis campervana, także no, w Hiszpanii nie ma z tym problemów. Nie trzeba się tym martwić. Po drodze coś zrobimy. Także co, zbieramy się i też lecimy dalej. Jechaliśmy wzdłuż wybrzeża i słuchajcie, powiem wam, że no, nie jest łatwo tu z miejscem do parkowania. Wszystkie prawie miejscówki wzdłuż wybrzeża to są właśnie przy głównej trasie. No, tutaj jest jeszcze w miarę cicho, ale są miejsca, gdzie samochody non-stop pędzą. Tu jest zakręt, to zwalniają, jest trochę ciszej. My sobie tutaj trochę odpoczniemy. Monika, co tam? Coś tam pichcisz chyba, nie? Monika w Hiszpanii wpadła na pomysł, żeby zrobić grecką sałatkę, a co, stęskniliśmy się za Grecją. Także pichcimy coś sobie teraz, zjemy i będziemy odpoczywali, bo wrażeń jest co niemiara na tym wybrzeżu. Chlebek nam dzisiaj wyrósł jak szalony. Monika taki daszek zrobiła z folii aluminiowej, bo nam dotykało blachy, której zazwyczaj używamy do przykrywania. O. Tu nasza sałatka. Sałatkę już kończę. Widzę, że zrobiłaś w stylu greckim. No grecka. No, ale nie tak, wiesz, duże kawałki sera. Tak, w Polsce się często robi. Z fetą jeszcze, słuchajcie. Skamuflowaliśmy jeszcze kawałek greckiej fety, także. Hiszpanii na grecku. Sol, un rayo del sol. Cambia el tiempo en el reloj. Hoy mis deudas reciben perdón. Nasz piekarnik jest bardzo mały, jest gazowy, więc w środku jest płomień. Nie może zbyt wiele tego papieru wystawać, bo kiedyś nam się po prostu zapalił. Tak, i teraz już nauczeni doświadczeniem po prostu obcinamy naokoło. Ale już wyrósł pięknie. Mały piekarnik. My jesteśmy aktualnie niedaleko miejscowości Mutriku. Nie wiem, chyba się przejdziemy na spacerek po jedzonku, tak się zrelaksować po prostu i będziemy pędzili dalej w stronę Bilbao. Mamy nadzieję, że Hiszpania Północna wam się spodobała tak samo jak nam. My już będziemy kończyć tego vloga. Dzięki, że byliście z nami. Zostawcie jakiś komentarz, dajcie łapkę w górę, jak wam się podobało. Tak, no i ciąg dalszy Hiszpanii w następnym odcinku. Trzymajcie się cieplutko. Hej. Hej. Dobra, zaczynamy. Szybki upgrade. Szybka aktualizacja. No i? Bez noi. Sebastian Elcano. Człowiek, który nie, jako pierwszy? Nie, źle, jeszcze raz. Ale o tym powiemy wam trochę głupio. Bo tak głupio, jak ty podsumujesz, a ja mówię o tym. Dobra, 3-4.